Przygotowania do tłustego czwartku idą pełną parą. Widać to przede wszystkim w piekarniach i cukierniach. Tam trwa wzmożona produkcja. Cukiernicy mieszają, nadają formę, wypiekają, smażą i przygotowują dla nas pączki, faworki, ale też ciasta i ciasteczka. Z kamerą odwiedziliśmy jedną z ełckich piekarni. W tłusty czwartek opuści ją kilka tysięcy pączków i kilkadziesiąt kilogramów faworków. Wszystko trafi do mieszkańców regionu. Proces powstawania faworków opisał reporterce Radia 5 Radosław Dziewit, cukiernik z 25-letnim doświadczeniem. Wykorzystujemy masło, żółtka, jajka całe, śmietana 33 i spirytus. Do tego jest mąka. Wszystko mieszamy w tej maszynie i potem jest uzyskane ciasto, leżakuje co najmniej z godzinkę i potem się wałkuje i gnie na porcji. Czy tutaj potrzebna jest jakaś specjalna technika, czy po prostu tak jak pani... Technika na pewno jest ważna, bo każdy ma swoją technikę. I to jest opracowane w każdej cukierni. Po prostu dochodzimy do tego po jakimś pewnym czasie produkcji. Ile dzisiaj faworków zrobicie przed tłustym czwartkiem? To jest zdecydowanie więcej niż normalnie. No, na pewno jest zwiększona produkcja. Na dzień dzisiejszy gdzieś jest w około 80 kg. A jak wyglądają takie tłuste czwartki u Państwa? To jest dużo więcej pracy? Tak, to jest dużo więcej pracy niż normalny dzień, bo... Przypuśćmy, w normalny dzień tam mamy produkcję ponad 1000 pączków, tam około 2000, a w tłusty czwartek jest 3 albo 4 razy więcej. A co w tłusty czwartek jedzą cukiernicy? Czy po takich kilku dniach przygotowań do tłustego czwartku, tłusty czwartek w ogóle panu smakuje? No, nie bardzo. A faworki czy pączki pan wybierze w tłusty czwartek? Raczej pączki.